Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przed nami czwarty, ostatni odcinek słuchowiska na podstawie powieści Marty Fox, a z nami autorka Marta Fox, która niestety nie mogła się z nami spotkać podczas paneli dyskusyjnych. To nasze spotkanie uniemożliwił koronawirus. Marto, jak się czujesz? Jak No, żyjesz? dziękuję za to pytanie. Wróciłam do żywych. Bardzo się cieszę, że chociaż na ten ostatni odcinek natrafiłam, poprzednie oglądałam. Mam nadzieję, że dzisiaj już nie wyglądam jak upiór Luwru. Troszeczkę dochodzę do siebie, ale bardzo ciężko przeszłam tę chorobę. Dlatego chciałabym powiedzieć, że to nie jest zwykła grypa, jak niektórzy myślą. Ja już naprawdę byłam po drugiej stronie. I uprzytomniłam sobie to leżąc przez tydzień pod tlenem, i tak bardzo mi było wtedy samotnie, i bałam się, że już nie zobaczę moich bliskich. No ale jestem w domu, więc jeśli mogę coś powiedzieć, to po prostu dbajcie o siebie i uważajcie, bo to nie jest zabawa. To nie jest zabawa. Dokładnie tak. Apelujemy do wszystkich, uważajcie na siebie i na swoich bliskich. I cieszymy się, że jesteś z nami w zdrowiu i będziesz pisała kolejne powieści i wiersze. A teraz wrócimy na moment jeszcze do Karoliny XL, bo o niej rozmawiamy. Przed nami czwarty, ostatni odcinek słuchowiska, a później panel dyskusyjny, na który zapraszamy. Powiedz proszę, czy znałaś taką dziewczynę i czy coś cię zainspirowało do napisania tej trudnej, no i w pewnym sensie odważnej, można powiedzieć, powieści. No, nie znam takiej akurat Karoliny XL, jaką opisałam w tej powieści, ale no tak to bywa u pisarza, że coś dla niego jest inspiracją, jakaś sytuacja, która się wydarzyła, a potem się wokół buduje fabułę i ta fabuła jest już fikcją. Najważniejsze, żeby czytelnik odnosił takie odczucie i przekonanie, że Karolina jest prawdziwa. A z tych odcinków, które oglądałam i tej wspaniałej dyskusji młodych ludzi i pani terapeutek, wnioskuję, że no, wszyscy się tak przejęli losami Karoliny, jakby ona była rzeczywiście jedną z tych dziewcząt, które chodzą między nami. I ja myślę, że takich dziewcząt jest rzeczywiście bardzo wiele. Powiedziałeś, że odważna powieść. Ja też mam takie właśnie poczucie, że to jest odważna powieść, ponieważ ja nie owijam niczego w bawełnę. Zresztą tak mnie krytycy nazwali odważną pisarką młodzieżową. Nie lubię takiego kamuflowania. Lubię mówić wprost, ale starałam się mówić no tak delikatnie, subtelnie. Nawet jeśli opisywałam scenę inicjacji seksualnej, to chciałam, żeby ona była i dosłowna, i jednocześnie, żeby ona była no taka, że każdy może ją przeczytać, nastolatek też, prawda? Poza tym to jest zupełnie coś innego. No przecież wszyscy wiedzą, że nawet młodzież nastoletnia ogląda w telewizji różne filmy, gdzie się wszystko podaje na tacy, a tutaj jest tylko, działa, jak się czyta powieść, to działa tylko wyobraźnia młodych ludzi. A ta wyobraźnia młodych ludzi nie jest jeszcze wyobraźnią skażoną, bo ileż te dzieciaki mogły przeżyć? Ja się przysłuchiwałam tej dyskusji i jestem tak zbudowana postawą tych młodych dziewcząt, które zaprosiłeś do studia. To są takiego typu dziewczyny, takie osobowości, takie dziewczyny, które ja też spotykam na swoich spotkaniach autorskich. I czasami ktoś mi mówi: ty pokazujesz w swoich powieściach taką wspaniałą młodzież. Przecież młodzież jest taka, siaka, inaka i inna, prawda? I tu jest wielkie narzekanie. A ja mówię, że no, to widocznie mam szczęście, bo ja taką młodzież spotykam. Ale też jednocześnie no, oczywiście pamiętam takie spotkania autorskie, na których któraś, bo młodzież jest bardzo otwarta dzisiaj, jakaś dziewczyna mi powiedziała: ale przecież właściwie pani cóż może wiedzieć o życiu, skoro pani ma ciągle tego samego męża? Więc zatkało mnie w tym momencie, ale powiedziałam jej, że od 20 lat już mam drugiego męża, i wtedy ona na mnie spojrzała z zainteresowaniem. Ale spotykałam też na spotkaniach bywałe dziewczyny,
O tutaj o nich nie było mowy w waszych rozmowach. Dziewczyny, które takie galerianki typowe. Tutaj ta scena, kiedy też ją przywoływaliście w słuchowisku, kiedy Karolina wsiada do samochodu, poznaje chłopaka, prawda? I ja czasami tę młodzież, właśnie tak jak ty takie pytanie zadałeś, czy wsiadłabyś? Te dziewczyny rozsądnie powiedziały, no nie, bo go nie znam, bo się obawiam, bo tamto. A ja spotykałam nas dziewczyny, które mówiły, ależ oczywiście. Ale dlaczego? A one patrzyły na mnie jak na naiwne dziewczątko, jak na naiwne dziewczątko mówił, ale proszę pani, jeśli ja nie pójdę, to on sobie poderwie inną. Albo mówiły na przykład, dlaczego pani zakłada, że to jest zły człowiek? A może to nie był zły człowiek? Dlaczego ja mam mu nie ufać? Nie można żyć nie ufając innym ludziom. No, nie można żyć nie ufając, ale można żyć ostrożniej i można uruchomić wyobraźnię, prawda? Karolina miała pecha. Mówiłyście o tych właściwościach, o charakterze takim socjopatycznym tego chłopaka, do którego samochodu ona wsiadła. Ale byłam przerażona, kiedy ja mówię, no dobrze, ale na co liczysz? Nie znasz chłopaka, wsiadasz do samochodu, on cię gdzieś zabiera, no załóżmy, że nie do lasu. A któraś mi mówi, a może by mnie zabrał do galerii? Ja mówię, no i co w tej galerii, prawda? Może by mi coś kupił. No i no teraz mi powiedzcie, no po prostu ręce opadają. Jak wytłumaczyć młodej dziewczynie, bo tu argumentów niejako brakuje. Ona patrzy na mnie jak na dziwadło, że ja nie chciałabym, żeby mi jakiś chłopak coś kupił, nieznajomy chłopak, no, w ich przypadku, prawda? A one by chciały i one uważają, że może im szansa sprzed nosa uciec. I jeszcze mi tłumaczyły, że to nie tak łatwo znaleźć chłopaka. No ja wiem, że nie łatwo, ale po prostu no nie można tak nierozsądnie postępować. Ja je rozumiem. Ja jak byłam nastolatką, też popełniłam wiele błędów. Pamiętam, że jak byłam studentką, śpieszyłam się kiedyś na egzamin, uciekł mi autobus i weszłam, stałam na rogu ulicy i zatrzymałam ciężarówkę i wsiadłam do tej ciężarówki. Toż przecież jak moja matka to usłyszała, to mało nie zemdlała. A kierowca był tak uprzejmy, że mnie podwiózł na uniwersytet tą ciężarówką, no, ale miałam szczęście. Równie dobrze mogłam go nie mieć, prawda? Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. A Państwa zapraszam do wysłuchania 4. odcinka słuchowiska Karolina XL. Dziękuję i pozdrawiam. Dziewczyny, jesteście wspaniałe. Dziękuję Wam. Cieszę się, że jesteście moimi czytelniczkami. Marta Fox, Karolina XL. Odcinek 4. Słuchajcie. Kiedy dałam Chrisowi dowód miłości, jak to on mówił, to przez długi czas wydawało mi się, że mam to wypisane na czole, że wszyscy widzą i podśmiewają się ze mnie. Stałam przed lustrem i obserwowałam twarz, poszukując konkretnych zmian. Jeśli gdzieś były, to w oczach, bo zapadały się i podkrążyły, przez co mój wzrok był przeszywający, może i złowrogi, bo ponoć źle mi z oczu patrzyło. Moim zdaniem miałam smutne spojrzenie. Po prostu smutne. Odebrano mi marzenia, a raczej pozwoliłam je sobie odebrać. Bez marzeń trudno żyć, prawie tak samo jak bez nadziei. Czy ktoś z Was wie coś na ten temat? Wymarzyłam sobie szczęśliwe życie i naiwnie myślałam, że Chris będzie początkiem tego szczęścia i że to dzięki niemu mój świat stanie się bardziej kolorowy, a ja piękna. Jakby Chris był co najmniej czarodziejem. Po terapii doszłam do konkretnych wniosków. Tylko błagam, nie śmiejcie się za głośno. Po pierwsze, jedyna dieta cud to ta polegająca na jedzeniu połowy tego, co przedtem i nie myśleniu o jedzeniu. Po drugie, jeśli siebie nie polubię, to nikt mnie nie polubi. Po trzecie, jeśli będę siebie szanować, to inni też będą mnie szanować. Po czwarte, tylko nudni ludzie się ze sobą nudzą, więc muszę być interesującą dziewczyną. Po piąte, bardzo żałuję, że mój pierwszy raz
nie był piękny. No cóż, wybaczam to sobie. Po szóste, szczęścia nie mogę szukać w kimś, tylko w sobie. Szczęścia nikt mi nie przyniesie na tacy i nikt mnie nie uszczęśliwi, bo szczęście to budowanie mądrego i pięknego życia. Ho, ho. Moja mama mówi, że jestem dziewczyną po przejściach i u nas to rodzinne. Dużo rozmawiamy, szczególnie ostatnio, bo mama jest w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Kiedy mama chorowała, niewiele mogłam jej opowiedzieć. Mama jest ciekawska i wypytuje o tamte wydarzenia, a ponieważ nie mam przed nią tajemnic, co nie znaczy, że ze wszystkiego jej się zwierzam, to jej to wyjaśniam. Opowiedz mi o Izie. Ze szczegółami, bo diabeł tkwi w szczegółach, krasnoludku. Co chcesz wiedzieć, mamuś? Pytaj. Wszystko. Najpierw powiedz, jaką dziś miała minę. No dobra. Minę miała taką, jakby wygooglała sobie księcia i zamierzała z nim szaleć na piątkowej dyskotece. Wygooglała? To znaczy, wyszukała w wyszukiwarce Google. Bo teraz jak nie masz chłopaka z internetu, to jesteś staromodna. I ciebie już też tak ktoś wygooglał? Nie tak łatwo mnie wyczaić. Mamo, nie bój się o mnie. Nie zależy mi na tym, by lansować się na dyskotece z obcym. Czyli już nie boisz się Izy. Ani ciut-ciut. Poradziłam sobie z nią. Nie wiem czemu, ale mama wyraźnie uprzedziła się do Izy. Opowiadałam jej, jak kiedyś zgarnęła mi sprzed nosa chłopaka, z którym tańczyłam na dyskotece. Był z technikum fotograficznego. Iza go zbajerowała. Obiecał jej sesję, a ona uwielbia się lansować, bo myśli, że jak nosi rozmiar 34, to wszystkie wybiegi świata będą ją zapraszać do pokazu wystających obojczyków i zębów. Ostatnio powiedziała: nie lubię swoich sterczących zębów, ale poza tym wyglądam super, a zęby pójdą do korekty już niedługo i wtedy, tu spojrzała wyniośle na wszystkich, sam Dawid Kwiatkowski będzie mnie błagał, abym zechciała się z nim pokazać. Iza ze wszystkich słów najbardziej lubi słowo sukces i odmienia go poprawnie przez wszystkie przypadki. Nie należy do naszej paczki. Mama bardzo lubi moje koleżanki, Paulinę i Kaśkę. Kaśkę podrywaczkę szczególnie. I ja bliżej jestem Kaśki niż Pauliny. Nie dlatego bym coś miała do Pauli, raczej dlatego, że Paula cała jest dla Pawła. Tacy zakochani aż do pozazdroszczenia. Kaśka też teraz zakochana w Marcinie. Powiem więcej, ich miłość się ugruntowała w pracowni malarskiej mojej mamy. Ugruntowała się tak, jak mama gruntuje płótna. Bo obraz w aspekcie technologicznym jest wielowarstwową przestrzenią składającą się z podłoża, zaprawy, warstwy farby i werniksu. Może kiedyś wam o tym opowiem. Myślę, że kumacie, o co mi chodzi. Kaśka długo nie zauważała, że Marcin za nią oczy wypatruje, bo zakręcona była jak słoik po drzemie. Marcin powoli oswoił Kaśkę, a ona właśnie w pracowni poczuła, że jej serce puka do Marcinka. Może dlatego, że razem patrzyli na gołębie gruchające na dachu i sami zaczęli miłośnie gruchać. Różne rzeczy ludzi łączą. No, i sami powiedzcie, jak mam żyć? Ja, dziewczyna z przeszłością i po przejściach. Jak mam żyć wśród tych szczęśliwych par zapatrzonych w siebie? Jak mam żyć po Krisie, o którym nikt nic nie wie poza mamą i panem Franciszkiem? Dlatego niech nikogo nie dziwi, że ja tam mamie opowiadam i opowiadam. Bez tych zwierzeń bym ześwirowała na amen. Mama lubi słuchać i rozumie, bo moja mama jest inna. Ktoś może powiedzieć, że jest crazy i po trosze będzie miał rację. Jest to jednak choroba jak każda inna. Tyle, że bardziej tajemnicza i na szczęście dopiero dwa razy się zdarzyło, że z jej powodu mama musiała poodpoczywać sobie w szpitalu, co jej na dobre wyszło, bo uciszyły się w niej te głosy, zakłócające racjonalne myślenie, wtrącające się w jej pracę aż tak, że nie potrafiła wszystkiego rozplanować i dotrzymać terminów. Mamy choroba nazywa się schizofrenią. Jeden z uczonych lekarzy powiedział, że schizofrenicy to są ludzie, którzy więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią. No to teraz już wiecie, dlaczego moja mama to taki czajnik, który wszystko wyczaja. Ona jest inna. Mama jest indywidualistką, nie cierpi stereotypów i dzięki temu maluje świetne obrazy. Mama jest wrażliwa i dlatego mnie rozumie i nie dziwią ją zachowania ludzi idących pod prąd. Mama nie udaje kogoś, kim nie jest.
Nie udaje zgrabnej i lekkiej, skoro jest rozmiarów XL. Nie udaje codziennie szczęśliwej, skoro nią nie jest. Nie ma monopolu na rację, bo miewa ją nie zawsze. Ma ogromną wiedzę w dziedzinie historii sztuki, ale czasem nie kuma najprostszych rzeczy i wtedy pyta. Nigdy mnie nie okłamuje, ale też nie mówi mi wszystkiego, bo każdy ma prawo do sekretów. Nie jest fałszywa, nie jest dwulicowa ani pokrętna. Nie znam swojego ojca. Mama twierdzi, że uciekł i przebywa za górami i lasami, ale nie wie gdzie, bo się nie odzywa od wielu lat. Nie znam historii miłości mamy, ale ona obiecuje, że mi opowie. No cóż, poczekam, nic na siłę. Lubię chodzić do domu Kaśki, bo ona ma wszystkich w domu, to znaczy mamę, tatę, a na parterze babcię i dziadka. U nich dom jest tradycyjny. Obchodzi się święta, zaprasza na obiady i urodziny, przychodzą ciotki, wujkowie, przyjaciele. Kaśka się buntowała przeciwko tym zwyczajom, potem spuściła z tonu, w czym mam swój skromny udział, tak myślę. Jak ktoś jest stuknięty, zakręcony, czyli z lekka crazy, to na Śląsku mówi się: ty nie masz wszystkich w domu! Mój dom świetnie obrazuje to powiedzonko, nie tylko z powodu braku ojca. U Kaśki jest dom po Bożemu, a u nas jest na opak, co nie znaczy, że jest źle. Tyle, że tęskni się zawsze za tym, czego nie ma. Kaśka uwielbia nasz artystyczny nieład, a ja jej dom, gdzie każda rzecz ma swoje miejsce i jak tylko zostaje przestawiona, to mama Kasi zauważa i przywraca do poprzedniego stanu. Myślcie sobie, co chcecie, ale ja mam świetną mamę i kocham ją. Jak to powiedziałam kiedyś przy Kaśce, to spojrzała na mnie, jakbym była kosmitką. Była zdziwiona, że można się przyznawać do dobrych uczuć względem rodziców. Niektórzy wolą nie mówić o swoim domu ze wstydu albo strachu. Tak jak Kamil, ksywa Szczurek. Polubiłam go. Coraz więcej mamy sobie do powiedzenia i nie wstydzimy się naszych problemów. I tak się zakolegowaliśmy, że założyliśmy LAW, czyli Ligę Ochrony Wróbelków Elemelków. Zjednoczyło nas to, że każdy miał własny problem i próbował go pokonać. Potem ułożyliśmy własne reguły postępowania, które można nazwać programem albo listą rzeczy do zrobienia. Na pomysł wpadła Paulina, bo ona buszuje po necie i podpatruje ciekawe inicjatywy. Podłożyliśmy Mojżeszowi własne tablice, jak powiedział ksiądz Bartek, kiedy przeczytał tę naszą listę 15 punktów, bo nie mogliśmy się zmieścić w 10. I niech teraz któryś dorosły powie, że młodym to tylko głupoty w głowie i zabawa. Owszem, głupoty i zabawa tak, czemu nie, ale nie tylko. Oto nasza lista rzeczy do zrobienia. 1. Nie zabijaj innych. 2. Nie zabijaj siebie. 3. Kochaj siebie, ucz się uważnie kochać innych. 4. Doceniaj swoje ciało, korzystaj z niego i szanuj je. 5. Nie trać czasu na nienawiść i plotki. 6. Nie porównuj się z innymi, jesteś jedyny i niepowtarzalny. 7. Szanuj rodziców, ale nic na siłę. 8. Bądź uczciwy. 9. Nie ukrywaj uczuć, wyrażaj swoje życzenia. 10. Świat nie zawsze jest sprawiedliwy, dobro nie zawsze bywa nagradzane, ale i tak musisz z siebie dać wszystko. 11. Umiesz liczyć? Licz na siebie, a tylko trochę na innych. 12. Bądź odpowiedzialny. 13. Przebaczaj sobie i innym. 14. Staraj się nie ranić innych kłamstwami, udawaniem i walką. 15. Uśmiechaj się codziennie i codziennie patrz w niebo. To było słuchowisko Karolina XL na podstawie powieści Marty Fox. Scenariusz i reżyseria Artur Goc. Realizacja dźwięku Krzysztof Palczewski. Wystąpili Barbara Garstka, Karolina. Karina Seweryn, Matka. Produkcja Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie. Projekt dofinansowano ze środków samorządu województwa śląskiego. Dobry wieczór, dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. To dzisiaj ostatnie nasze spotkanie w ramach cyklu Karolina XL. Przed chwilą wysłuchaliśmy ostatniego odcinka słuchowiska na podstawie powieści Karolina XL autorki Marty Fox,
która napisała ponad 40 powieści dla młodzieży, dla dorosłych i również dla dzieci. I dzisiaj moimi gośćmi są ponownie wspaniałe moje koleżanki, Dorota Modrzyńska, psycholog, psychoterapeuta, psychoanalityczny, psychotraumatolog z Gdańska. Jest z nami Magdalena Klein, psycholog, psychoterapeuta, psychodynamiczny i psychotraumatolog, również z Gdańska. Magda pracuje z rodzinami zastępczymi. Cześć. Dzień dobry. Jest Basia Garstka w czerwonym kapturku, aktorka, wokalistka, skrzypaczka, aktorka teatru w Warszawie i w Krakowie, która zagrała Karolinę XL. Cześć, Basiu. Cześć, witam wszystkich. I są nasze nastolatki, reprezentantki najmłodszego pokolenia, Ewa Kolczyńska i Maja Kornatowska. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj kończymy te nasze debaty i te nasze panele dyskusyjne. Chciałem pozostawić naszych widzów z takim jakimś przesłaniem, optymistyczną wersją. Jak sobie z tym radzić wszystkim? Jakie piętno może też pozostawić taka relacja, która przydarzyła się w tej powieści? Czy to można przepracować? Jak długo trwa taka terapia, która była na przykład w powieści? Tam nie do końca też z powieści wynika, czy to trwało rok, czy to były 2 lata. Jak wy byście to widziały, gdyby się do was zgłosiła taka dziewczyna z takimi problemami, to jak to powinno wyglądać logistycznie, Dorota? Oj, to jest indywidualne, bym powiedziała. Sprawa. Bo dla jednej osoby to jest czasami kilka rozmów, albo nawet czasami jedna, a dla innej osoby potrzebuje czegoś więcej, więc tu właściwie nie ma jakiegoś jednego przepisu, jednego pomysłu. Przynajmniej nie wiem, Magda, jak to o tym myślisz, ale ja jakoś tak, że to nie jest, no nie jest jednoznaczne, tak bym powiedziała. Natomiast miałam w ogóle taką jedną myśl, że czasami jakby ta końcówka jakby doświadczenia, że czasami właśnie ta powieść pokazuje to, że jeżeli wystarczająco długo poczekamy albo możemy przepłynąć ten ból, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu, to się pojawia jakaś taka nowa przestrzeń. Nowa perspektywa i to, co ona w pewnym momencie tam pisze, Karolina mówi, ja właściwie dziękuję Chrisowi, że go spotkałam. Znaczy, to doświadczenie, ten ból już jest tak daleko, że ona widzi, że mogła na tym czegoś się nauczyć i rozwinąć jakieś swoje umiejętności, zdolności. Myślę, że to jest ważne w tej końcówce. Czyli wbrew pozorom tak naprawdę tej całej traumy, która się wydarzyła, może to jakoś zaprocentować. Ja myślę, że tak. No, Madzia, masz ochotę coś powiedzieć? Ja myślę, że oczywiście, że jest to bardzo indywidualna sprawa, jak to się dalej potoczy. Myślę też, że każde traumatyczne doświadczenie jakoś pozostaje. I bardzo trudno byłoby się spodziewać, że no, miałoby tak po prostu zniknąć i jakby nie mieć dalej wpływu na przykład na sny i w ogóle całą nieświadomość człowieka. To się też dzieje w tej powieści, kiedy Karolina ma właśnie taki sen i ten sen też pojawia się w ciekawym momencie, w takim, kiedy ona zaczyna o tym otwarcie mówić, co się stało w jej życiu. Wydaje mi się, że takim zapleczem, taką konstrukcją osobowości ludzie się bardzo różnią i każdy też ma różną zdolność do tego, żeby przepracowywać te trudne doświadczenia w nowych relacjach. Ale właśnie wtedy, kiedy jest na to szansa, kiedy rzeczywiście może się zrodzić nadzieja, no to wtedy faktycznie możemy no też właśnie mieć taką nadzieję i taką prognozę, że to się ostatecznie uda, że uda się odtworzyć coś dobrego.
Czy jeżeli takiej sytuacji, takiej traumy nie przepracujemy, to możemy to jakoś przekładać na kolejne nasze relacje, związki? Tak, myślę, że z pewnością trauma, tak myślę, że ma to do siebie, że ona się odtwarza właśnie dotąd, aż nie nastąpi na tyle korekcyjne doświadczenie, czyli taka relacja, taki sposób myślenia o tym, co się wydarzyło i o sobie, no, która w jakiś sposób no, przekieruje właśnie te trudności na coś twórczego, co tak się właśnie tutaj stało w powieści, którą czytaliśmy. Natomiast no, niestety nie zawsze tak się dzieje. Właśnie dlatego, że to zaplecze, te zasoby są różne u różnych osób. A jak wyczuć, że to jest właśnie trauma? Kiedy to się dzieje, jakie muszą być warunki spełnione, żeby to nazwać właśnie zjawiskiem, emocjami takimi związanymi z traumą? Dorota? No, jeśli doświadczamy czegoś, co przekracza jakieś granice naszej wytrzymałości, tak mówiąc ogólnie, tak, że takie nasze codzienne sposoby radzenia sobie nie wystarczają, że nie wystarcza to, że porozmawiam z przyjaciółką czy z kimś, gdzie mam na przykład silniejsze emocje, gdzie potrzebuję obsesyjnie myśleć o jakiejś sprawie, robię sobie wymówki, nie mogę przestać. Kiedy się właśnie takie niezbyt dobre zachowania dla mnie samej dzieją w sposób powtarzalny i nasilony, to na pewno możemy wtedy mówić, że dane wydarzenie w jakiś sposób nas przytłoczyło i nie znajdujemy wyjścia z niego. Wtedy potrzebujemy pomocy na pewno. A czy taka presja, bo ja mówię też o sobie, ale też o moich kolegach, kiedy ja byłem nastolatkiem, to była troszkę taka presja, żeby przeżyć już ten pierwszy raz. I że stało się to taką troszkę dla niektórych na przykład obsesją, żeby to się wydarzyło. Jak myślicie właśnie, najpierw nasze ekspertki Magda? Czy coś takiego może wpłynąć później też na budowanie relacji, budowanie jakichś prawdziwych emocji? Myślę, że tak. O tym też i podczas naszych poprzednich spotkań mówiła Dorota, że relacja erotyczna, stosunek seksualny, on może budzić bardzo różne no, emocje, skojarzenia z czymś właśnie takim inwazyjnym, może nawet agresywnym. I być może jest tak, że no, też wiek dorastania, cała adolescencja to jest wiek również taki, kiedy ludzie kontaktują się ze swoją tą agresywną stroną. I czasami trudno jest im jakoś od razu ją ukierunkować w taki twórczy właśnie sposób i mogą pojawiać się właśnie takie destrukcyjne fantazje i sposoby ich realizowania, również w zakresie podejmowania życia seksualnego. Myślę, że to może być bardzo traumatyczne, jeżeli nie jest odpowiednio zaopiekowany, jeśli nie ma dobrej edukacji seksualnej, takiej, która nie nadużywa i nie rozbudza jeszcze bardziej tych fantazji, bo z tym też możemy się spotkać, mówiąc o edukacji, a szczególnie właśnie w internecie. Tak właśnie się to dzieje i myślę, że to jest nadużywające. Jest to bardzo często trauma dla młodych ludzi. A nasze najmłodsze dziewczyny, Ewa i Maja, jak to z waszej perspektywy wygląda? Czy faktycznie jest teraz taka presja wśród waszych rówieśników? Czy się o tym rozmawia, czy raczej nie? Maja, Która z nas? Maja, Maja, Maja. Im jesteśmy starsi, tym ona jest troszkę większa. W sensie, no jakbyśmy w gimnazjum, to jedna część ludków już miała jakieś pierwsze inicjacje. Druga w ogóle była jeszcze mentalnie na etapie zabawy graniem w Simsy i lalkami Barbie. I była jakby tak trochę większy rozstrzał niż jest teraz. A im jesteśmy starsi, tym bardziej czuje się tą presję, tym na przykład więcej osób już
wchodzi w takie poważniejsze związki. Mam na myśli tutaj, że mucha. Że no ludzie jednak już planują, chcą razem iść na studia, już robią jakieś takie kroki względem czegoś, a inni w ogóle jeszcze nigdy się w życiu nie całowali. I ludzie czasami mają takie, że czujesz się gorszy, bo ten ma już chłopaka i planuje z nim mieszkać na studiach, a ty jesteś gdzieś tam daleko w tyle. I to jest takie kiepskie. A z drugiej strony jest jeszcze ta kwestia społeczeństwa, że ja jakby osobiście nigdy nie spotkałam się z śmianiem się z kogoś, że nie miał chłopaka czy dziewczyny, albo że jeszcze z nikim nie spał, albo że coś tam. Ale słyszałam takie historie i słyszałam, że dziewczyny miały głównie dziewczyny, chociaż nie wiem dlaczego, bo u chłopców podobno też to jest takie, że jest spory na to nacisk, że dziewczyny między sobą w szatniach się śmiały. Że coś tam. Ale osobiście nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Raczej to jest kwestia tego, że ty gdzieś tam wewnątrz siebie masz jakieś ciśnienie. Że... A Ewa jeszcze powiedz, jak u ciebie? Czy to jesteś troszkę młodsza od Mai? Jak u ciebie wygląda sprawa? W sensie swoimi koleżankami, kolegami. Ja się jeszcze z tym nie spotkałam. Bardziej z takim ciśnieniem, że jak były te, no nie można by było powiedzieć, że to były te prawdziwe związki, ale teraz, bo jednak to jeszcze nie jest ten wiek na taką prawdziwą, no jednak teraz to jest ten wiek, gdzie rozróżniamy, co to znaczy prawdziwa miłość, co to znaczy jakieś takie delikatne zauroczenie. Bardziej to jest tutaj w moim wieku presja tego, że na przykład ja się spotkałam z takim po prostu, że na przykład moje koleżanki, które są na przykład młodsze ode mnie o 2 lata, czy tam były, tam na przykład pamiętam rok temu, to mówiły, że już są w takim związku właśnie takim, że to jest już ten ich związek taki, że czują, że to jest taki już poważny związek. I ja wtedy czułam takie ciśnienie, że to jest młodsza osoba i po prostu o tam ileś tam lat, a jednak ja nie doświadczyłam czegoś takiego, ja tak się zastanawiałam wtedy. Pamiętam, miałam takie, czy ze mną coś jest nie tak, czy coś. Więc to jest takie bardziej wewnętrzne myślenie o tym, czy nie powinno się coś z tym zrobić, czy coś jest z nami nie tak. Ale to tak naprawdę to też nie od nas zależy, w jakim wieku to zrobimy. W sensie no, takie myślenie, że każdy po prostu robi jakieś właśnie postępy w życiu emocjonalnym, seksualnym, tak jakby kiedy jest gotowy i kiedy też ma jakieś tam potrzeby. I to jest dla mnie no też trochę przykre, że niektóre po prostu, że to jest taki nazisk no, w starszym bardziej pokoleniu niż moim, bo jednak jeszcze ja pewnie dojdę zaraz do tego momentu, gdzie po prostu ludzie się decydują na ten krok tylko dlatego, że jest jakiś nazisk ze strony reszty, a to właśnie to powinna być według mnie taka świadoma decyzja, że ja już jestem gotowa, ja już chcę to zrobić, więc zrobię to. A nie właśnie, że wszystkie koleżanki już przeżyły takie rzeczy, ja nic z tego nie przeżyłam, więc pora coś z tym zrobić. To według mnie to jest też ten, bo nie, to jest kompletnie coś, czego ja bym nie chciała tak przeżywać. Dorota, chciałaś coś powiedzieć? Tak. Bo myślę o takiej presji, którą może przeżywać młody człowiek w konflikcie między presją rówieśniczą, o której mówicie. I się Ewa też z tobą całkowicie zgadzam, że nie warto temu ulegać, a taką potrzebą, żeby się zaangażować w coś na poważnie, gdzie naturą nastolatka jest poznawanie świata i poznawanie siebie i poznawanie swoich granic, swoich preferencji i na to warto sobie dać czas, bo to szalenie może być obciążające, jeśli ta presja tak się, czy ona przychodzi z zewnątrz, czy nawet w parze się może jakiś wyłonić i może być bardzo trudna. Basiu? No na pewno chciałam jeszcze tylko dodać, ze wszystkim się zgadzam, co tutaj dziewczyny mówicie i absolutnie jestem na tak. I tego nas uczy właśnie chyba Marta Fox. Bardzo żałuję, że jej nie ma dzisiaj z nami, ponieważ
tutaj w ostatnim odcinku opisuję właśnie to wszystko, co jest zwieńczeniem całej tej przygody Karoliny, czyli uczy nas akceptacji samego siebie, poznania siebie, tak jak mówi Dorota, pokochania siebie i od tego trzeba wyjść, od tego się zaczyna droga w ogóle pójścia dalej i tworzenia związków. No i przede wszystkim tu jest taka fajna rzecz, gdzieś była napisana, nie chcę szperać w kartkach, żeby nie zakłócać, ale było coś napisane o wyjątkowości, żebyśmy o tym nie zapominali, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny i to, czy ktoś ma inicjację w wieku 17 lat, czy w wieku 30 lat, to w ogóle nie ma znaczenia, ponieważ każdy ma swoją drogę i każdego droga jest piękna tak naprawdę, usłana różnymi, prawda, problemami, doświadczeniami. Jest to tak jak u nas w aktorstwie worek, do którego wrzucamy różne wydarzenia i z tego korzystamy później, idąc dalej. I tak samo jest w życiu człowieka. Zbieramy po prostu sobie worek z doświadczeniami, z naszymi przeżyciami i na tym budujemy dalsze życie. I myślę, że tego właśnie uczy ta powieść Marty Fox. I bardzo żałuję, że jej właśnie nie ma, nie może się wypowiedzieć, skąd się to wszystko wzięło w jej głowie, jak ona to opisała. Skąd miała pomysły, czy były nie to może, prawdziwe? Ale na pewno by się z tobą zgodziła, dlatego że w każdej jej powieści młodzieżowej jest taki, ona to nazywa maleńki smrodek dydaktyczny, gdzie próbuje coś pod spodem przemycić dla młodych ludzi. Też próbuje przemycić pewne tematy dla dorosłych, którzy kiedyś czytali jako młodzi ludzie jej powieści, a teraz już czytają razem ze swoimi dziećmi, więc jest to taka droga, taka wspólna nauka. Maju, chciałaś coś powiedzieć, dodać? Że tam był też bardzo fajny element o wybaczaniu sobie, że jak już zrobimy coś głupiego, czy coś, czego nie do końca chcieliśmy, z czym się wewnątrz nie zgadzamy, to ona powiedziała, że no tak, no bardzo wcześnie straciła to dziewictwo, nie chciała tego, ale sobie wybaczyła. I to był taki bardzo fajny element, który mnie bardzo wzruszył, nie licząc tych 15 przykazań, które są na końcu. On też był bardzo mi się podobał ten fragment w ogóle, bo ja bym go właśnie rozpatrywała właśnie pod względem tego, że ona sobie wybaczyła to wszystko, co było wcześniej, że ona miała wcześniej do siebie pretensje o różne rzeczy, że zajadała ten stres może właśnie z tych pretensji do samej siebie i jakby nie mogła sobie sama ze sobą poradzić. I sobie wybaczyła. I jak sobie wybaczyła, to wszystko odpłynęło. Było, ale było. Okej. Okay. Jak to zrobić, Magda? Jak to zrobić? Jak sobie wybaczyć? Jest jakaś złota recepta? No, naciskamy, wybaczamy. Chyba nie. Ja myślę, że w tej książce pojawiło się takie zdanie, które bardzo mnie poruszyło i z którym ja się jak najbardziej jakoś zgadzam, utożsamiam. Myślę, że to wybaczenie, ono jest możliwe wtedy, kiedy oprócz akceptacji tego, co się stało, pojawia się również zrozumienie. Czyli taka informacja dla nas, dlaczego tak się musiało wydarzyć. Z jakiego powodu podjęliśmy taką decyzję, która teraz wymaga tej pracy właśnie w kierunku wybaczenia i jakichś działań naprawczych wokół tego, takich wewnętrznych działań naprawczych, o takich myślę. Myślę, że to rozumienie jest takim kluczem i być może jakąś też drogą do osiągnięcia właśnie takiego wewnętrznego wybaczenia sobie, jakiejś możliwości też wykorzystania tego doświadczenia, tak jak w przypadku Karoliny, że ona powiedziała, że może nawet mogłaby poczuć jakąś wdzięczność za to, co się stało, bo dało jej to jakąś wiedzę o sobie, jakąś znajomość siebie. Basiu? I dlatego chcę jeszcze nawiązać do tego naszego tutaj, do tych naszych spotkań, do tego panelu, że to jest bardzo fajne, ponieważ kiedyś nie mieliśmy takiego dostępu do internetu i chcę powiedzieć, że internet to nie tylko zło i pornografia i zła droga, tylko są takie rzeczy właśnie jak ta nasza dyskusja, te nasze spotkania, dzięki którym młodzi ludzie mogą po prostu usiąść w internecie i spędzić czas 20 minut dziennie na posłuchaniu ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie w tym temacie, coś wiedzą na ten temat i właśnie trzeba korzystać z tych dobrodziejstw, tej nowoczesności i nowego świata, że mamy internet, mamy dostęp do fajnych, nowych rzeczy, rozmów, także tutaj chciałam tylko zaznaczyć, żebyście ludzie nie myśleli, że my tylko tutaj w internecie złe rzeczy znajdujemy.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja też w ogóle chciałem polecić przy okazji, dostałem w prezencie książkę pod tytułem Nie żryj gówien. To jest a propos Karoliny XL, myślę, bardzo dobra pozycja, to napisała doktor Ania. I tak naprawdę to nie jest książka o zdrowym odżywianiu, ale tak naprawdę ja się staram się zdrowo odżywiać i pewnych rzeczy nie jem, bo nie mogę, nie chcę, ale w momencie, kiedy przeczytałem tę książkę, to jeszcze bardziej mi się otworzyły oczy i myślę, że dla takiej Karoliny, czy dla powiedzmy takich Karolin albo tam innych osób, które nas oglądają, które macie problemy z jedzeniem, to warto po to sięgnąć i was też namawiam, żebyście zobaczyły tę książkę, a przede wszystkim, żeby czytać etykiety na opakowaniach, bo czasami naprawdę rzeczy, które wydają się bardzo, bardzo zdrowe, napisane jest na przykład na opakowaniu fit, nie do końca już te składniki pokazują, że to jest takie fit, czyli na przykład jakiś tam zdrowy, kolorowy jogurt albo jakieś pyszne soczki, a okazuje się, że tam jest bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo cukru na przykład. Więc na pewno wam polecam. Kto chciał teraz powiedzieć? Chyba Maja, tak? Tak, a propos nieżarcia gówien, to... Tytuł dobry, tak, kontrowersyjny. Tytuł dobry, ale w ogóle nie tylko w kontekście jedzenia, w kontekście też tego, co my przyswajamy w ogóle, w kontekście tego, jakie my strony odwiedzamy, w kontekście tego, jakie strony obserwujemy, jakie strony są w nas rzucane, że może odobserwujmy wszystkie strony na Pinterestie czy Instagramie, które sprawiają, że czujemy się gorzej sami ze sobą, że to wszystkie sztuczne, przerysowane kolory, które sprawiają, że nasz świat staje się bardziej szary, może niech wyrzućmy do tego śmiecia, do śmieci, bo to właśnie jest takie żarcie tych gówien, że to wcale nie jest super, że zacznijmy obserwować prawdziwych ludzi z prawdziwymi ciałami, z tym, jak ludzie naprawdę wyglądają, a nie tylko to, co zostało przemielone przez i doprawione konserwantami. I chciałam tylko dodać szybciutko, bo nie zdążyłam w ostatnim odcinku. Powiedz, powiedz. A Maja mi teraz przywróciła pamięć. A propos tego, żeby też właśnie wyrażać chęć i zainteresowanie wobec drugiego człowieka i chęć poznania drugiego człowieka, ponieważ teraz widzę, że dużo naszych znajomych skupia się głównie na Instagramie i nie rozmawia ze sobą. I ja na przykład ostatnio odbyłam rozmowę z moją przyjaciółką, że dochodzi do tego, że wymieniamy jakieś posty albo jakieś skrócone odpowiedzi na temat tego, co robimy, i później brakuje nam chęci na to, żeby się spotkać i porozmawiać, bo w sumie już mamy to odwalone i jakby nad tym pracujemy, żeby się spotykać, żeby właśnie rozmawiać, żeby wyrażać zainteresowanie wobec drugiego człowieka, bo rzeczywiście to często, co jest pokazywane w skrócie, to są jakby wiadomości, informacje skrótowe w tym internecie, jeśli chodzi o naszych znajomych, prawda? I warto też wyłączać telefon na tych spotkaniach, bo ja też na przykład, to co powiedziałaś, Basiu, też mam wielu, wielu znajomych i się spotykam dość często, ale też obserwuję, że po paru minutach, czy na przykład po godzinie, wszyscy wyciągają telefony, każdy robi jakąś tam relację, każdy pisze, odpisuje, tu coś komentuje, mówi jeszcze chwilę, jeszcze muszę odpisać, i nagle ta rozmowa się urywa i staje się jakimś takim dziwnym, sztucznym tworem, że nagle właśnie wysyłane są nawet poprzez osoby, które koło siebie siedzą, wysyłane są jakieś tam linki, jakieś takie dziwne rzeczy. No gdzieś tak naprawdę zgubiły się te nasze relacje, zgubiła się rozmowa. Tak, trzeba znaleźć złoty środek i rzeczywiście zainteresować się tym drugim człowiekiem. Ja staram się zawsze w obecności moich znajomych mówców czy kogokolwiek wyłączać telefon i nie używać go w towarzystwie, bo wiem, że to nawet tak jakoś się głupio czuję, jakoś tak to brzydko wygląda. Jak jestem sama, to oczywiście żartuję Instagrama, bo uwielbiam. Czy zdarzają wam się, Doroto i Magdo, takie osoby, które mają z tym problem, bo to jest problem, to ja znam takie osoby, które się leczą i które na przykład potrafią siedzieć 15 godzin przed laptopem albo przed ekranem, które gdzieś tam zatracają swoje życie, tracą znajomych. Czy miałyście takie przypadki, Magda? Ja myślę, że tak, oczywiście, natomiast też
wydaje mi się, że to nie jest problem jedynie internetu. To może być problem również jedzenia. To może być problem tak naprawdę każdej takiej czynności, która domaga się takiego intensywnego powtarzania i powracania do niej co chwilę. I gdzieś w ten sposób jest to jakaś próba załagodzenia napięcia, czasem lęku. I myślę, że to jest taka najbardziej powszechna w tej chwili, no najbardziej powszechny problem, właśnie to nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych. Przede wszystkim chyba z tego, o czym też tutaj Basia mówiła, że pojawia się taki świat no zupełnie niezwiązany z rzeczywistością, tylko gdzieś taki wyobrażeniowy. I faktycznie pojawia się w ślad za tym niezwykła surowość wobec siebie, jakieś takie fałszywe myślenie o sobie i o tym, co jest idealne. W ślad za tym pojawia się też, za tą surowością, takie przemożne poczucie winy, z którym bardzo trudno jest pracować, ponieważ ono nie zakłada możliwości szukania jakiejś naprawy, tylko jakoś prowadzi właśnie do takich raczej no, depresyjnych odreagowań albo destrukcyjnych. No tutaj w tej powieści Karolina XL akurat sytuacja, można powiedzieć, że była optymistyczna i finał był optymistyczny. Finał też tej jazdy, nieszczęsnej jazdy samochodem, też można powiedzieć, że był optymistyczny, jednak bo mogły zdarzyć się dużo gorsze rzeczy. Przecież ten człowiek, ten Chris, mógł ją zamordować, mógł ją wywieźć gdzieś za granicę, żeby pracowała w domu publicznym, mógł ją zarazić różnymi chorobami, mogła zajść w ciążę, więc szczęście w nieszczęściu, można tak powiedzieć, ale pytanie moje jest takie do was wszystkich. Jak ważny jest świadomy pierwszy raz i czy to jest ważne na całe życie? Najpierw zapytam naszych ekspertów, zapytam Dorotę i zapytam Magdę, nasze ekspertki, a później dziewczyny. Dorota. Myślę, że tak, aczkolwiek nie można powiedzieć, że to jest coś, co przesądza, prawda? Magda próbowała to chwilę wcześniej opisać, że nawet ten pierwszy raz często to jest taka sytuacja, w której jest mnóstwo różnych emocji i on nie jest łatwy. I w większości, myślę, że podobnie jak Karolina, która sobie wyobrażała, że ten pierwszy raz to jest piana i sama przyjemność, to jest mocno przesadzone. Więc też jest ważne pewnie takie przeżycie, uralnienie, tak, tego doświadczenia. Myślę, że to, co Magda wcześniej też mówiła, że jest ważne też, w jaki sposób go potem wewnętrznie przepracujemy, właśnie jak on się w nas rozwinie, czy jest bardziej pozytywnym doświadczeniem, czy też właśnie trudniejszym, jak w przypadku Karoliny. I wtedy, kiedy jest trudniejszym, to też jest ważne to, żeby móc to przegadać, przepracować, tak jak Karolina, z terapeutą, z mamą, z przyjaciółkami. I odnaleźć swoją drogę i jakby swoje granice i swoją odnaleźć dobry stosunek do samej siebie i do swojej seksualności tego. Myślę, że to w wielu momentach mi się pojawiało coś takiego, bo tak ojej, coś strasznie szumi, ale nie wiem, czy u was też tak zaszumiało, mnie strasznie zaszumiało. Coś było, już jest w porządku, już jest w porządku. Tak, okej. Okay. To są uroki łączenia się właśnie przez internet, wszyscy, znaczy, że są, ktoś tam żyje obok, sąsiad albo ktoś. W każdym razie w tym temacie to bym myślała, że to jest bardzo ważne, żeby na ludzi blisko nas wybierać osoby ważne dla nas samych,
I żeby łączyć się z osobami, dla których my jesteśmy ważni. To jest to, co Karolina odkrywa, prawda? I co jest tym jej pragnieniem, co jej terapeuta pozwala to zrozumieć, że to musiało być bardzo bolesne, najbardziej bolesne, nawet nie chodzi o technikę, tylko emocjonalnie było bardzo bolesne, że ten pierwszy raz był z kimś, kto dla kogo ona nie była ważna. I że ona uczy się tego, w jaki sposób budować relacje tak, żeby być ważną i tą ważność otrzymywać od innych. Czyli szacunku do samego siebie. Nie? I to mi się wydaje, że jest szalenie taką ważną sprawą. Magda? No ja tutaj tak podobnie myślę jak Dorota. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, która z założenia nie jest idealna. To jest bardzo trudny moment. Tutaj jest bardzo dużo sprzecznych jakichś uczuć wokół tego. Naprawdę bardzo różnych impulsów. I takiego dążenia do tego, żeby odbył się ten pierwszy stosunek seksualny i takiego unikania i też bardzo dużo niepewności wokół tego. Też pewne ryzyko jest wokół tego. Także myślę, że to z samego tego faktu to nie jest komfortowa sytuacja. Natomiast niezwykle ważne jest to, żeby nie towarzyszyło temu nadużycie. Tak naprawdę myślę, że to jest takie kluczowe. Basiu? A teraz nawiązując do znowu wypowiedzi naszych wspaniałych pań, chcę powiedzieć, że to wszystko daje mi do myślenia i taki powód do tego, żeby powiedzieć, że bardzo ważna jest edukacja seksualna, ponieważ my się boimy o tym mówić. Rodzice z nami nie rozmawiali często na ten temat. Ja sama miałam doświadczenia, jakieś wiadomości przekazywane od koleżanek, kolegów w szkole, z którymi żyłam, i nie było tej edukacji seksualnej w szkole. Nikt nam tego nie tłumaczył. Jakby nasze przeżycia i nasze jakieś doświadczenia po prostu to były takie przekazywane w toalecie na przerwie, prawda? I myślę, że teraz się już łatwiej o tym mówi. Mamy dostęp do psychoterapeutów, do lekarzy, do różnych ludzi, którzy się tym zajmują po prostu i powinniśmy o tym rozmawiać, to jest bardzo ważne. I życzę sobie tego, żeby w tym kraju ta edukacja seksualna była jednak. Ewa, tak, mówi się o tym, Ewa? Mówi się o tym? W sensie, no o edukacji seksualnej, to jak teraz się spotykałam z tym, to właśnie to jest problem, że mówi się tak niby, ale tak się mówi, że później ląduje, że po pierwszym razie dziewczęta lądują w ciąży, więc no to jest mówienie tak o edukacji seksualnej, ale no nie ma tych kluczowych informacji też ten czasami, że na przykład właśnie są to takie sytuacje, że to edukacja czasami jest w szkole, czasami jej nie ma, czasami to są te informacje, które rzeczywiście są potrzebne, bo jednak jak się zdecydujemy na życie seksualne, to jednak musimy tak naprawdę wiedzieć dużo o tym, a nie, że po prostu idziemy na żywioł, bo jednak no, podczas takiego, gdzie nie dowiemy się właśnie na przykład od szkoły albo od rodziców o właśnie na przykład o tym, jakie jest ryzyko i jak to ten. I o, choćby żebyś w szkole powiedzieć o tym, jak już w starszych klasach o środkach jakichś właśnie zabezpieczeń, bo jednak jak wyląduje takie dziecko tak naprawdę, które wchodzi dopiero w świat i no jednak ciąża w takim wieku to jest mega straszne i w sensie to problematyczne po prostu. I no edukacja seksualna nie w każdej szkole jest na tyle po prostu rozwinięta, żeby każdy po prostu wiedział o tym i zrozumiał to, jak po prostu ma się zachowywać i co trzeba wiedzieć. Więc jakie zagrożenia są? Jakie zagrożenia? Choroby? Maju, temat tabu? Troszkę, czy nie? Troszkę tak, trochę tak. W sensie, znaczy ja pochodzę z rodziny, w którym to nie jest jakiś super temat tabu. W sensie u mnie się bardzo otwarcie o tym rozmawia. Może przez ciocię Dorocie. może przez moją mamę, która też jest bardzo otwarta. Jakby ja u siebie w rodzinie nie mam takiego problemu. Ja nie jestem jedną z tych dziewczynek, które nie mają szczęścia
trafić na rodziny, które są na przykład bardziej konserwatywne, które mają inne podejście do seksu. Więc u mnie wewnętrznie nie ma takiego problemu. Ale co do szkoły, no to z automatu nie zwracam na to takiej uwagi. W sensie, jak ja mam już jakby tę swoją ciekawość zaspokojoną w domu, to jakby nie potrzebuję tego z zewnątrz. A co do znaczenia pierwszego razu, to nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem. Ale nie, naprawdę, chodzi o to, że tak, że to jest bardzo potrzebne. W sensie, jak na przykład słucham albo czytam w internecie różne fora, w których padają przeróżne, dziwaczne sformułowania, że na przykład podczas pierwszego razu nie można zejść w ciążę. Albo, że... Bardzo popularne, to jest bardzo popularne. Tak, to jest bardzo popularne i co druga dziewczyna czy chłopak takie rzeczy wypisuje. Albo, że uprawiając seks podczas okresu nie można zejść w ciążę również. I takie tam różne, przeróżne rzeczy. I właśnie to są potrzebne rzeczy. W sensie potrzebne, żebyśmy wiedzieli, że tak, że można, żebyśmy się zabezpieczyli, żebyśmy się umiejętnie zabezpieczyli. Bo na przykład Polska ma najgorszy dostęp do antykoncepcji w całej Europie. Jesteśmy najciemniejszym możliwym punktem. Białoruś, jest liczona nie tylko Unia, ma lepszy dostęp do antykoncepcji niż my, którzy jesteśmy w Unii Europejskiej. No to niestety, Basiu. To wszystko wynika właśnie z niewiedzy i te wszystkie rzeczy wynikają z niewiedzy i mnie to bardzo denerwuje, ponieważ my chcemy być postępowi, mamy mądre dziewczyny, mądrych ludzi, jak tutaj widać na tym panelu, po prostu same mądrości padają, więc chcemy wiedzieć, chcemy doświadczać, chcemy żyć przyjemnie i miło i myślę, że to jest wszystko dla ludzi, tylko trzeba to przekazać umiejętnie i tego nam brakuje. No właśnie i tak. Słuchajcie, i Dorota... Właśnie mam taką myśl na koniec, że mi się wydaje, że nasza rozmowa jest przykładem takiej edukacji i że przyczyną, znaczy mamy jako społeczeństwo mnóstwo lęków, bo się boimy, że to sprawi, że młodzi ludzie zaczną szaleć, a to jest właśnie wręcz przeciwnie i to widać w naszej rozmowie, że odczarowanie różnych lęków, ponazywanie tego, rozmowa o tym, jak jest, pozwala nabierać więcej szacunku i kontroli w tych sprawach. Tak chciałam powiedzieć na koniec. Tak, i kontroli do siebie, do drugiej osoby, takiej większej empatii, zrozumienia i tego wszystkim Wam życzymy. Życzymy Wam dużo, dużo radości, żebyście przezwyciężali Wasze lęki, słabości, jeżeli macie jakieś gorsze dni, żebyście, jeżeli nie macie hobby, to znajdźcie sobie jakieś hobby, chodźcie do kina, do teatru, na koncerty, uprawiajcie sporty, jeżeli lubicie sport. Jest wiele naprawdę wspaniałych możliwości. Bardzo się cieszę, że mogłem się z Wami spotkać. Bardzo Wam dziękuję. To było dla mnie niezwykłe, naprawdę wspaniałe doświadczenie. Dziękuję Dorota Modrzyńska, Magda. Słuchajcie, muszę tutaj nacisnąć tylko guziczek. O, już jestem z powrotem, bo mi wyszło coś na ekranie. Dziękuję Basi Garstce. Dziękuję, jestem Ci bardzo wdzięczna za to zaproszenie, Arturku, bo od początku mówiłam, że to jest świetny pomysł i tak miało być, że się miałam tu znaleźć. No właśnie, bardzo Ci dziękuję. Ewie Kolczyńskiej, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że mogłam tu być, że dostałam ten, że mogłam w tym wziąć udział, bo też uważam, że to jest super. Bardzo dziękuję Tobie i Maji Kornatowskiej za bardzo odważne i bardzo mądre słowa, bo rzadko się zdarza, żeby dziewczyny, w ogóle żeby młodzież była tak, no nie wiem, chciałem powiedzieć, że mądra, ale młodzież generalnie jest mądra, ale że mówicie tak jak osoby już dużo doświadczone. Dużo starsze, dużo doświadczone. Bardzo Wam gratuluję, że nie jesteście naiwne i że walczycie o sobie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Mogliśmy się spotkać dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję. Ten projekt realizowała Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie.
prowadził Artur Goc. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Zapraszam Was jeszcze, naszych czytelników, do przeczytania powieści Idol. To jest powieść Marty Fox, tej samej wspaniałej autorki. I tak się zdarzyło, ja miałem cudowną przygodę znaleźć się jako tytułowy bohater w tej powieści, więc jest to troszkę fikcja literacka, a ja jako Artur Goc ze swoimi rolami, płytami jestem tutaj w tej książce. To jest o 17-letniej dziewczynie, która również chce przeżyć swój pierwszy raz. No ale to dowiecie się z tej książki. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. No już nie do zobaczenia, do zobaczenia na Facebooku, na moim fanpage'u i w internecie. Cześć. Cześć.